Po czwarte uwierzyłem w mit, że ceny nieruchomości zawsze rosną. Wszystko jedno, co się kupi, na pewno wszystko będzie dobrze. Okazuje się jednak, że to jest bzdura, że jeśli kupimy za drogo, że jeśli nieruchomość będzie w kiepskiej lokalizacji, no to możemy stracić na tym pieniądzach na każdej innej inwestycji. I nieruchomości nie są tutaj żadnym wyjątkiem. No i wreszcie po piąte, i to jest najważniejsze. Ja nie rozumiałem, że za stan moich finansów odpowiada tylko jedna osoba. Ja. Nie rodzice, nie nauczyciele, nie pracodawcy, nie politycy, nie doradcy finansowi, tylko facet, którego co rano oglądam w lustrze przy myciu zębów. To on, czyli ja, jest moim największym problemem finansowym. No i właśnie moment, w którym uświadomiłem sobie, że to ja i tylko ja jestem za wszystko odpowiedzialny, był najważniejszy w tej całej historii. Bo skoro to ja jestem odpowiedzialny, to również ja mogę to wszystko zmienić.